film, którego był pan producentem nagrodę. Proszę opowiedzieć o tym. Tak, film fabularny Git, który w tamtym roku miał premierę. W listopadzie został nagrodzony pierwszą nagrodą za scenariusz. To jest film Git w reżyserii i scenariusza Kamila Szymańskiego. To jest bardzo dobry i myślę, że bardzo utalentowany młody człowiek, o którym jeszcze usłyszymy. Bardzo się cieszymy z tej nagrody w Los Angeles. Dostaliśmy docenienie i dostaliśmy tę nagrodę. Nawiązując do dzisiejszej gali, chciałabym zapytać, jakie cechy powinien według pana mieć dobry przedsiębiorca? Dobry przedsiębiorca przede wszystkim powinien być uczciwy, ale i też elastyczny, ponieważ takie czasy, czasy, w których należałoby się poruszać elastycznie, ale przede wszystkim uczciwie. Jeżeli ten biznes będzie uczciwy, na pewno będzie dobry przedsiębiorca. A czy tego typu gale i tego typu wyróżnienia dają, no nie wiem, może brzydko mówiąc, kopa do działania? Jak wpływają na przedsiębiorców? Jak wpływają w ogóle na odbiorców tych nagród? No bo tutaj państwo zdobyli nagrodę za film. Czy to jakoś motywuje do działania? Tak, na pewno jest to motywujące. To również no, tego typu nagrody uzależniają, więc ta motywacja jest coraz większa. Staramy się zdobywać nagrodę w tym roku, w każdym kolejnym, ale nie po to oczywiście te nagrody się zdobywa, żeby je po prostu zdobywać, ale też dla samego powodzenia biznesu, dla sukcesu w biznesie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.